Siemanko, witam wszystkich serdecznie, wszystkich głównie zainteresowanych graniem w Tower of Fantasy, na najlepszym przypadku już od samego startu. Także tutaj rozpoczynamy już od razu z licznikiem, czyli jeżeli chcecie już zacząć od samego startu, co będzie troszeczkę mogło kolidować przez to, że godzina ogólnie no niestety nie jest aż tak bardzo dla nas przystępna, ponieważ tak jak widzicie, teraz jest 10, tak jak widzicie u mnie, bo już jest po północy, i za jeden dzień i niecałe 2 godziny będzie start serwera, czyli 11 o godzinie 2 w nocy. Także, no niestety, rozpoczynanie gry o 2 w nocy to tak średnio, szczególnie wiadomo, ludzie pracują i te sprawy. Także, no, dla nas Polaków będzie średnia, no ale. Dla chcącego nic trudnego, już można ogólnie pobrać grę. Pobrać grę bardzo łatwo. Po prostu, jeżeli chcemy grać na komputerze, no to sobie tutaj dajemy Windows. Możemy też sobie przez komputer, już chyba na apkę, na App Store'a, ściągnąć lub też przez Google'a. Pewnie jak wyjdziemy też w telefonie, to w aplikacji powinno raczej się tam znaleźć. Normalnie instalka, ale można sobie przez komputer też i potem zrzucić na telefon i tak sobie zainstalować. No i wiadomo, klikniemy sobie Windows Pyk, pobieramy sobie i możemy sobie zainstalować. Ale i wtedy jutro, 11 sierpnia od godziny 2 w nocy możemy rozpocząć swoją przygodę. Jeżeli jesteście zainteresowani, jakie są wymogi, to tutaj ja na maila dostałem link do stronki i tutaj też są pokazane wymagania, jakie są. Nie wiem, czy też na stronce gdzieś całkowicie można tam wejść oficjalnie i gdzieś znaleźć, ale no tutaj w mailu było, więc już nie będę się tam gdzieś doszukiwał specjalnie i tutaj macie, jakie wymagania są dla tej otóż gry. Czy jest tu jakieś więcej informacji jakichś? Chyba niespecjalnie. I te są dla komputera oczywiście. Są minimalne, tak jest minimum requirements i rekomendowane Windows 10 64-bitowy, procesor Intercore i7 lub większy, lepszy, 16 GB RAM-u, grafikę Nvidia GeForce GTX 1060, 6 GB albo coś lepszego, Direct wersji 12 i 25 GB wolnego miejsca na dysku lub więcej, wiadomo, potem też i aktualizacje, to sprawy, to wiadomo, lepiej mieć trochę więcej tego miejsca niż 25 GB, no ale takie minimum te 25 GB musi być, żeby w ogóle zainstalować. Także to było wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Ogólnie możliwość pobrania gry jeszcze przed wystartowaniem jest już od wczoraj, czyli od 9 sierpnia od godziny 18. Niestety dopiero teraz zauważyłem to tego maila, dlatego robię dopiero teraz ten filmik. No i pamiętajcie, 11 sierpnia o godzinie 2 w nocy wystartuje już serwer, także będzie można się bawić zarówno na PC-tach, jak i telefonach, na tabletach pewnie również. Także z czego tam chcecie korzystać, to sobie korzystajcie jak najbardziej i zobaczymy, może zobaczymy się na starcie gry, chociaż no nie wiem, bo to 2 w nocy, także będzie trzeba to przemyśleć w ogóle, czy o takiej godzinie będzie się chciało grać, nie? Żeby zacząć tak od starta, od zera, nie? I też nie wiem, czy zrobiłoby się streama, jeżeli taka godzina, to nie wiem, czy w ogóle ktoś by przyszedł na tego streama o takiej godzinie, no ale zobaczymy, pomyślimy jeszcze, jak coś możecie się nastawić, że może coś będzie, i to byłoby na tyle. Także można już pobierać giereczkę śmiało, żeby nie pobierać ją na start, jak już serwer wystartuje, żeby nie zajmować się wtedy pobieraniem. Jeżeli to ma być 25 GB, to może troszeczkę to zająć, szczególnie jeżeli ma się słabszy internet. No i 11 sierpnia o godzinie 2 w nocy będzie można już pograć. Trzymajcie się i do zobaczenia w grze. Na razie. Pa!